Poniżej przedstawiono wykres funkcji g, czyli tutaj mamy wykres funkcji g. No i mamy odpowiedzieć na takie pytanie, jaka jest wartość argumentu inna niż 7, dla której g od x jest równe g od 7. Czyli tak, tu mamy, o co chodzi tutaj? No g od 7, czyli tak, po pierwsze musimy znaleźć, ile jest g od 7, czyli odczytać na osi y, prawda? Czyli tak, 7 to jest na osi x, to jest wartość argumentu. I g od 7 musimy odczytać tu, czyli g od 7 jest 4, tak? I teraz musimy odpowiedzieć, czyli już wiemy, g od 7 jest 4. No i pytanie jest takie, czy istnieje jakiś inny punkt niż 7, gdzie wartość funkcji jest również 4? Czyli tak, czyli mamy 4 tutaj i idziemy sobie po tej poziomej linii i patrzymy, czy podczas tego marszu spotykamy gdzieś jeszcze wykres funkcji, prawda? Czyli jak idziemy w prawo, widać, że spotykamy 7, no właśnie. I więcej nie widać tutaj, no natomiast idziemy w lewo, o, tu znowuż natykamy się na wykres funkcji, czyli tu jest pewien x, w którym wartość jest równa 4. Jaki to jest x? Minus 8, prawda? X równe minus 8, wartość funkcji jest 4, taka sama jak w punkcie x równe 7, czyli x równe minus 8. I sprawdzamy odpowiedź. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.